Pierwszy Kujawski Festiwal Archeologiczny może być potencjalnie wydarzeniem historycznym. Też mam nadzieję, że będzie się odbywał co roku. Ta impreza wpisuje się w obchody Europejskich Dni Archeologii. To jest inicjatywa francuska, zainicjowana już w 2010 roku przez Narodowy Instytut Archeologicznych Badań Prewencyjnych Francji. A w Polsce te Europejskie Dni Dziedzictwa obchodzone są od 2019 roku, a tak naprawdę od roku zeszłego z racji na pandemię. I teraz wpisujemy się w obchody tych Europejskich Dni Dziedzictwa, które są realizowane we wszystkich prawie krajach Europy. To myślę, że bardzo potrzebne, ponieważ Włocławek, jak i same Kujawy, to oczywiście skarbnica archeologiczna. Dlatego też mam nadzieję, dzisiaj też rozmawiałem z panem przewodniczącym Krystianem Łuczakiem, że jest to pierwszy i miejmy nadzieję, że nie ostatni. Jako miasto bardzo chętnie się włączymy w tą inicjatywę, bo to jest konferencja sensu stricte naukowa, prezentująca wyniki badań ludzi, którzy się zajmują wykopaliskami archeologicznymi we Włocławku i na Kujawach. A tak jak powiedziałem, u nas oczywiście te tradycje, historia jest niezwykle bogata i spotykamy się z różnego rodzaju eksponatami, chociażby przy różnego rodzaju inwestycjach, które prowadzimy we Włocławku. Więc bardzo cenna inicjatywa i mam nadzieję, że będzie kontynuowana. Moi drodzy, spotykamy się podczas pierwszego Kujawskiego Festiwalu Archeologicznego, który odbywa się w ramach Europejskich Dni Archeologii, oczywiście pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Fantastyczne połączenie nauki i pasji. Rewelacyjni wykładowcy, którzy powiedzą o arcyciekawych rzeczach dotyczących archeologii, dziedzictwa archeologicznego zarówno naszego najbliższego regionu, czyli Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, ale pewnie też i kilka ciekawostek z codziennego życia w terenie. Także myślę, że będzie bardzo ciekawie i zapraszam Was oczywiście do wysłuchania wszystkich tematów. Każdy w dzieciństwie chciał być archeologiem, każdy myślał o tym, żeby pójść na archeologię i studiować archeologię, być tym Indiana Jonesem czy Larą Croft. Tylko potem oczywiście nie wszystkim wystarczało tej odwagi i samozaparcia, ale ogólnie rzecz biorąc zawsze gdzieś ten mały archeolog w nas jest ukryty i każdy chce chyba zgłębiać tą przeszłość. Będę prezentować dwa tematy, które tutaj są na konferencji poruszane. Jeden dotyczy Radziejowa, drugi dotyczy Włocławka, ale obydwa są w granicach tego samego, czyli właśnie życia i śmierci w cieniu Kościoła. Jeżeli chodzi o Włocławek, no bo tego chyba trzeba było zacząć, będziemy tutaj z panem doktorem Łuczakiem opowiadać o pierwszych cmentarzach, które były lokowane we Włocławku, troszkę o historii Włocławka. Bardzo się cieszę, że jako włocławianka, prawie że z dziada, pradziada, będę mogła przybliżyć tą historię mieszkańcom. Natomiast jeżeli chodzi o Radziejów, jest to bardzo ciekawy projekt, który udało nam się dzięki wielkiej pomocy ojca Krzysztofa, gospodarza świątyni w Radziejowie, rozpocząć. I na kanwie tego projektu będziecie Państwo mogli posłuchać kilku referatów, też dotyczących życia i śmierci w Radziejowie w przebiegu.